Klasa szósta. Oficjalnie zakończyliśmy naukę historii w tym roku szkolnym. Znaczy inaczej, oczywiście nie zakończyliśmy, tylko przerobiliśmy cały materiał, który wedle programu mieliśmy przerobić. To nie znaczy, że zupełnie się wycofujemy z lekcji historii. Do końca roku będę Wam pewne rzeczy przesyłał, tylko że oczywiście odpuścimy. Prace domowe będą nadobowiązkowe i będziemy się zajmować takimi sprawami, no powiedzmy, dziwnymi, czy na obrzeżach historii. Na przykład dzisiaj chciałbym, żebyście zastanowili się, co by było, gdyby Targowiczanie przekonali Katarzynę do utrzymania Rzeczpospolitej. I w bonusowym scenariuszu, a car Paweł żyłby dłużej. To oczywiście, w co za chwilę się pobawimy, jest to historia alternatywna, zwana czasem historią kontrfaktyczną. I to jest coś, czego właściwie nie nazywamy nauką. To nie jest żadna rozumiana wedle takich prawideł metodologii naukowej dyscyplina umysłowości ludzkiej. To jest głównie taka nasza zabawa, taka nasza gra wyobraźni. Zastanawiamy się, co by było gdyby, ale przy okazji ćwiczymy też dostrzeganie pewnych zdarzeń historycznych i przede wszystkim jak je oceniamy. Kilka słów na sam początek, czym właściwie historia alternatywna jest, a czym nie jest. Jak już wspomniałem, to zastanawianie się, co by było gdyby, i to nieważne, czy po prostu wyobrażamy sobie, że jakieś wydarzenie tak naprawdę nastąpiło inaczej, jakaś decyzja została podjęta inaczej, czy mamy już taki zupełny pomysł rodem z opowieści science fiction, że wyobrażamy sobie jakieś multiversum, w którym jest ta nasza linia czasowa, jak to się ładnie mówi po angielsku, OTL, Original Timeline, ale od niej co chwilę oddzielają się różne inne, takie równoległe wszechświaty, gdzie pewne rzeczy potoczyły się inaczej i oczywiście musimy to ubrać w takie szaty naszej zabawy, tworzenia, snucia jakiejś historii, która jest oczywiście siłą rzeczy się nigdy nie wydarzyła, ale to może nam trochę pomóc w ocenie tej historii, którą znamy z podręczników. Zacznijmy o samym gatunku rozważań nad historią alternatywną. On można powiedzieć, że jest tak stary jak sama historia, do tego wrócimy, ale jako taki gatunek w kulturze, na początku w literaturze, no on rozkwitł pod koniec XIX, na początku XX wieku i taką dojrzałą formę gdzieś w drugiej połowie XX wieku przyjął. I jeżeli chodzi o takich prekursorów historii alternatywnej, to na przykład Hilary Belloc, Chesterton, Winston Churchill, tak, ten sam co Churchill, premier Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. On za młodu się zajmował wieloma rzeczami, między innymi tak napisał opowiadanko o Stanach Zjednoczonych, w której południe wygrało wojnę secesyjną. Ale najbardziej znanym autorem powieści z gatunku historii alternatywnej jest oczywiście Philip Kindred Dick, czyli amerykański pisarz, który tworzył przez lata 50., 60., 70., 80., on zmarł chyba w 83. roku, ma taką łatkę zupełnego szaleńca, to znaczy genialnego szaleńca oczywiście, ale to ma być ten autor science fiction, który pisał niezwykle zagmatwane historie, w ciągu życia eksperymentował z wieloma narkotykami i temu niektórzy jakby komentatorzy jego twórczości przypisywali niewiarygodne pomysły, jakie Dickowi wpadały do głowy, ale on między innymi w latach 60. napisał taką powieść The Man in the High Castle, po prostu przetłumaczoną na polski jako Człowiek z Wysokiego Zamku. Ta powieść jest bardzo ciekawa, naprawdę polecam, żeby sięgnąć po oryginał, a komu się nie chce czytać, ten może sięgnąć po serial nakręcony przez Amazon Prime, znaczy puszczony w sieci Amazon Prime. Pierwszy sezon miał premierę w roku 2015 i oczywiście jest to serial na motywach Dicka. Nie ma wiele wspólnego z fabułą powieści, ale przynajmniej jego pierwsze dwa sezony są bardzo fajne. No ale no dobrze, no można powiedzieć, że dzięki Dickowi historia alternatywna
wdarła się do kultury popularnej i jest tam obecna do dzisiaj. Dzięki właśnie temu serialowi z Amazona nawet spore obecnie zainteresowanie tym gatunkiem cały czas trwa. Ale tu mówimy o historii alternatywnej jako o pewnej formie zabawy. A jeżeli nie zabawy, no może jakieś rozrywki, która trochę nas stymuluje intelektualnie, to mimo wszystko o czymś, co nie jest nauką. Ale z drugiej strony nie, warto zwrócić uwagę, że właściwie historię alternatywną uprawia z nas każdy, kiedy zastanawiamy się nad historią, która faktycznie była. Ponieważ jeżeli chcemy jakoś skomentować wydarzenie historyczne, czy ocenić postać historyczną, albo nawet konkretną decyzję postaci historycznej, to musimy sobie wyobrazić scenariusz alternatywny. Co by było, gdyby, no nie wiem, królowa Jadwiga nie zgodziła się na małżeństwo z Jagiełłą, co by było, albo gdyby Mieszko nie przyjął chrztu. Albo gdyby, no nie wiem, Aleksander Macedoński stwierdził, że nie chce podbijać wschodu, tylko, nie wiem, chciałby ruszyć na zachód i, nie wiem, może zmieść wczesne państwo rzymskie albo coś takiego. Albo gdyby Juliusz Cezar uniknął próby zabójstwa, albo, nie wiem, co gdyby, nie wiem, Niemcy przegrały z Francją w 1940 roku, jakby się inaczej potoczyła II wojna światowa. Znaczy, zadając sobie pytanie o jakieś decyzje wielkich postaci historycznych, czy o jakieś wydarzenia, jeżeli tym decyzjom i wydarzeniom mamy później przyporządkować jakąś wagę, to musimy się zastanowić, co by się stało, gdyby ta decyzja została podjęta inaczej, albo to ten fragment historii potoczył się inaczej, przez to każdy w głowie uprawia coś takiego jak no, taką no, zamaskowaną historię alternatywną. No zresztą właściwie też jak prosiłem was o to zebranie argumentów za i przeciwko Stanisławowi Augustowi, czy po prostu ostatni król Polski był władcą dobrym, czy nie najlepszym, no to też właściwie zbierając te argumenty, też bawiliście się w historię alternatywną, no bo nie wiem, jeżeli wysnuliście zarzut przeciwko Poniatowskiemu, że w ostatnim okresie panowania skupił się tylko na kulturze, a nic nie robił politycznego, tam do sejmu czteroletniego właściwie nie zajmował się reformami politycznymi, no to okej, ale taki alternatywny historyk w waszej głowie powinien się zastanowić, no dobrze, ale co by było, gdyby Stanisław August jednak podjął jakieś tutaj odważne reformy przeciwko Katarzynie, czy to by nie spowodowało wojny polsko-rosyjskiej dużo wcześniej, czy w ogóle nie doszłoby do uchwalenia Konstytucji 3 maja, gdyż Rosjanie zamiast na wojnę z Turcją by poszli na wojnę z Rzeczpospolitą. I te pytania mnożą się jak króliki. Bardzo szybko każda zmiana w historii, każde pytanie o scenariusze odmienne, czyli scenariusze alternatywne, powoduje no, kolejną serię pytań. Dlatego też historia alternatywna nigdy nie może być nauką ścisłą, ponieważ no, te scenariusze alternatywne się mnożą. Każda drobniutka zmiana w historii spowoduje tak zwany efekt motyla. No, coraz więcej wydarzeń, coraz więcej postaci i decyzji jest pod wpływem tej drobnej zmiany. Jak to ładnie się mówi, że ten punkt rozdzielenia się linii czasowych, point of divergence, tak to się chyba wymawia po angielsku, no powoduje rozdzielenie się tej historii na bardzo, bardzo, bardzo wiele oddzielnych gałązek. Dlatego też, nawet jeżeli się zastanawiamy nad takim dość prostym zagadnieniem, jak co by było, gdyby konfederatom targowickim udało się utrzymać władzę i przeprowadzić własne zamiary, no to też bardzo szybko ugrzęźniemy w różnych takich bardzo dziwacznych, coraz bardziej odległych scenariuszach. Ale na chwilę spróbujmy, ponieważ załóżmy, że konfederaci barscy, nie, proszę, nie barscy, nie barscy, chodzi mi oczywiście o targowicy, utrzymują władzę w Rzeczpospolitej i przekonują carycę do no, jakby poparcia ich i walki o niezależność tej Rzeczpospolitej. Oczywiście niezależność od Austrii i Prus, gdyż wiadomo, że to państwo pozostałoby protektoratem Rosji. I oczywiście na razie to nie
nie bierzemy pod uwagę tysiąca różnych czynników, na przykład tego, że przywódcy targowicy byli skorumpowani i oni patrzyli na własny interes, a nie na interes geopolityczny Rzeczpospolitej, ale załóżmy na chwilę, że nie wiem, coś ich oświeciło, nagle stali się patriotami i oni szczerze wierzyli w ten swój cel, jakim było zachowanie starej, niezreformowanej, ale też niezależnej Rzeczpospolitej pod protektoratem Rosji. Możemy sobie wyobrazić różne scenariusze. Albo, że normalnie odbywa się drugi rozbiór i to państwo, które pozostało po drugim rozbiorze, jest zupełnie kadłubowe, słabiutkie, pozbawione przede wszystkim Gdańska, to już nigdy, przynajmniej w tych warunkach politycznych, nie wybije się na niezależność gospodarczą, zawsze będzie zależne no właśnie od łaski Prus albo od handlu z Rosją. Ale też można sobie wyobrazić, że za jakieś tam ustępstwa obiecane przez Targowiczan i pewną sympatię ze strony carycy Katarzyny albo jej syna Pawła, o tym sobie zaraz powiemy, być może drugi rozbiór nie odbywa się w takim kształcie. Na przykład, no nie wiem, jest dużo mniejszy. Po prostu Katarzyna pozwala Prusom tylko na zajęcie jakichś tam zupełnie malutkich elementów Rzeczpospolitej. Nie pozwala na takiej okrojenie Rzeczpospolitej. Pamiętajcie o tym, że Rosja nigdy w żadnym, znaczy praktycznie w żadnym scenariuszu Rosja nie chciała rozbioru Rzeczpospolitej. Rosji zależało na tym, żeby Rzeczpospolita była cała, nienaruszona, ponieważ skoro i tak była protektoratem Rosji, no to dlaczego nie mieć całości, dlaczego się dzielić z Austrią i Prusami? Dlatego można sobie wyobrazić taką sytuację, zwłaszcza jeżeli Katarzyna II by umarła przedwcześnie i wcześniej by na tron wstąpił car Paweł, że na przykład car Paweł bardzo biłby się o, nie wiem, niepodległość, znaczy nienaruszalność granic tych po pierwszym rozbiorze, znaczy o większą Rzeczpospolitą, a nawet jeżeli doszedłby do skutku drugi rozbiór, trzeci rozbiór nie byłby taki oczywisty. Wystarczyłoby przecież doczekać do no właśnie wybuchu wojen napoleońskich, o których sobie mówiliśmy kilka tygodni temu, żeby zupełnie zmieniło się to pole bitwy geopolityczne, zupełnie zmieniła się ta wielka układanka, jaką była polityka międzynarodowa Europy. Też wyobraźmy sobie taką sytuację, że Rzeczpospolita cały czas istnieje. Niewielka, być może nawet okrojona do granic po drugim rozbiorze, ale cały czas jest, przynajmniej formalnie, niezależna. I dochodzi do, na zachodzie Europy historia toczy się mniej więcej w sposób podobny, to znaczy Prusy i Austria są przede wszystkim zaangażowane w relacje z Francją rewolucyjną, potem napoleońską i jej się przede wszystkim boją. Z drugiej strony Napoleon dochodzi do władzy, no i rozpoczyna, no, karierę mocarstwową Francji. Możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że pamiętajcie, że celem Napoleona nie jest podbicie Rosji. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo ryzykowne i właściwie nie przynosi bezpośrednich korzyści. Celem Napoleona jest rozwój Francji jako imperium. Do tego potrzebuje rozwoju kolonialnego, a do tego potrzebuje zwyciężyć Wielką Brytanię na morzach. I do tego jest mu potrzebna właśnie nie wojna, ale sojusz z carem rosyjskim, dlatego żeby car rosyjski nie handlował z Wielką Brytanią, w dużym skrócie. Tam dołączył do blokady kontynentalnej formalnie albo nieformalnie, w każdym razie, żeby on nie wzbogacał no jakby morskiej i handlowej potęgi Wielkiej Brytanii. No i wystarczy sobie wyobrazić taką sytuację, że nagle następuje w Europie wojna zupełnie inaczej skrojona. To znaczy, że sojusz prusko austriacki walczy z napoleońską Francją, która ma poparcie cara. A na przykład car mówi, że nie chce się angażować bezpośrednio, tylko na przykład na wojnę wysyła Rzeczpospolitą, która się opowiada no, przeciwko Prusom i przeciwko Austrii w sojuszu z Napoleonem i wtedy to nie jest takie malutkie księstwo warszawskie, tylko no właśnie Rzeczpospolita, formalnie niezależne państwo, które w dodatku może sobie zdobyć jeszcze jakieś tereny, jeżeli dobrze mu się będzie wiodło w bitwie z Austrią i Prusami i nagle się okazuje, że ten wariant jakby wojny, to znaczy ten wariant, o którym mówiliśmy, że księstwo warszawskie musi się bić ze swoimi sąsiadami, żeby odzyskać tereny, nagle się
odgrywa w zupełnie innej sytuacji, kiedy to no, cały czas Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita obojga narodów, bije się z Prusami i Austriakami o odzyskanie no, terenów, które zostały zabrane. Oczywiście cały czas jest ten problem, że nadal Rzeczpospolita taka byłaby uzależniona od dobrej woli cara, ale pamiętajmy, że Katarzyna II, która no, jak się odnosiła do Rzeczpospolitej, to wiemy, miała syna, który po prostu, syna Pawła, który był carem krótko, bo on bodajże był carem tam 5 czy 6 lat, szybko zresztą umarł, zostawił trzech synów, Aleksandra, Konstantego i Mikołaja. Ale car Paweł był bardzo dobrze nastawiony wobec Polski. Przede wszystkim bardzo był dobrze nastawiony wobec Stanisława Augusta Poniatowskiego. Być może dlatego, że on wierzył, że Stanisław August jest jego ojcem. Ponieważ, no właśnie, on się urodził w tych czasach, kiedy Katarzyna jeszcze była bardzo osobą rozwiązłą i zaangażowana w wiele romansów, także w romans ze Stanisławem Augustem i Paweł do końca życia najprawdopodobniej był przekonany, że to Stanisław August był jego ojcem. No i dlaczego nie miałby jakby propsować państwa, którego, z którym księżyc związany, przecież był właściwie pół Polakiem, technicznie rzecz biorąc, jemu się tak wydawało. Wiemy z doniesień historycznych, że kiedy po śmierci Katarzyny II Paweł wstąpił na tron, on bardzo dbał o Stanisława Augusta. No Stanisław August był już wtedy stary, schorowany, nie chciał mu się żyć, ale Paweł go tak no, bardzo doceniał i kiedy w 97 roku Katarzyna zmarła, to Paweł zaprosił, znaczy oddał w ogóle Stanisławowi Augustowi pałac w Petersburgu, traktował go z honorami należnymi monarszy, pomimo że już Stanisław August wtedy abdykował, ale do końca życia Stanisława Augusta no jakby traktował go bardzo dobrze i to jest jakaś taka sugestia, że może mógłby nawet jakby uronić łzę nad losem Rzeczpospolitej i zachować ją w stanie no, dużo mniej naruszonym do wojen napoleońskich, a w wojnach napoleońskich mogło się zdarzyć wszystko, ponieważ ta szachownica Europy zmieniała się co chwilę. Potem oczywiście byłby problem, co by było, kiedy wreszcie Paweł I umrze. On zostawił trzech synów, właśnie jak wspominałem, Aleksandra, Konstantego i Mikołaja. Aleksander był następnym carem Rosji, po nim carem Rosji został Mikołaj, czyli najmłodszy z synów, ale syn średni, czyli Konstanty, on był wodzem wojska w tak zwanym Królestwie Polskim, o którym sobie będziemy mówić w siódmej klasie, czyli takiego państewka kadłubowego, utworzonego po Kongresie Wiedeńskim, po wojnach napoleońskich na terenie części Polski, które udawało niezależną Polskę. Nie będziemy teraz wchodzić, być może, znaczy opowiemy o tym sobie więcej w siódmej klasie, ale pamiętajcie, że wiele rzeczy tutaj może się zmienić. Jeżeli szukamy tych alternatywnych scenariuszy, jakichś innych rzeczywistości, w których historia się potoczyła inaczej, no być może Konstanty zostałby no, po prostu koronowany na króla Polski. Te dwa państwa, właśnie Carstwo Rosyjskie i Królestwo Polskie, bądź Rzeczpospolita, bo wtedy cały czas obowiązywała rzecz Unia Polski i Litwy, no byłoby takim normalnym, pełnowymiarowym państwem po prostu w sojuszu militarnym z Rosją. Jakby było? Nie mam pojęcia, ale warto czasami się nad tym zastanowić. Jeżeli lubicie tego typu scenariusze alternatywne, pewnie jeszcze wiele razy będziemy sobie mówić o ciekawych książkach, filmach czy grach komputerowych, które historię traktują jako takie tworzywo, z którego snują ciekawą opowieść, a nawet jeżeli ktoś by chciał sięgnąć po moje powieści, no, Honor i zbrodnia to jest powieść historyczna, która rozgrywa się co prawda w latach 20. XIX wieku, ale tam też sięgam po pewne elementy historii alternatywnej, to znaczy zastanawiam się, co by było, gdyby po śmierci Aleksandra II to Konstanty chciałby zostać carem. Ale chętnych oczywiście zapraszam do sięgnięcia po oryginał. Chyba będę musiał wrzucić kilka egzemplarzy mojej powieści do biblioteki szkolnej. A na razie to właściwie tyle. Zostawiam Was z tym tematem, tak po prostu do pomyślenia. Nie zadaję żadnej konkretnej pracy domowej, to jest po prostu coś, co możecie przemyśleć, ale jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, zdobyć dobrą ocenę,
dodatkową. To jest praca absolutnie dodatkowa, nie jest wymagana. Mógłby mi przygotować taki scenariusz alternatywny, właśnie oparty o zupełnie innym przełomie XVIII-XIX wieku. To znaczy, jak wy wyobrażacie sobie jakąś taką zawieruchę dziejową, jakiś taki scenariusz, w którym Rzeczpospolita utrzymuje swoją niepodległość do końca wojen napoleońskich. Ja z chęcią oczywiście coś takiego przeczytam i ciekawe scenariusze nagrodzę dobrymi ocenami, bardzo ciekawe, bardzo porządne, także szóstkami, więc zachęcam do udziału w tej naszej zabawie. Dziękuję bardzo.